początkowo o tym, że w kościele Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. To była wielka rzecz dla aktorów stanąć przed ołtarzem. Byliśmy nieco zawstydzeni, zażenowani, ale i wielce uhonorowani. Tę mszę od Stanisława Kostki, od księdza Jerzego rozlały się, można powiedzieć, po całej Polsce. I my jesteśmy taką grupą, która się tylko zestarzała te 30 lat. I w tamtych czasach byliśmy, jak potem obliczyliśmy, w 460 miejscach, jeżdżąc po Polsce, z różnymi programami, które można by nazwać, tytuł ich był Bóg, honor i ojczyzna. Mieliśmy ten wielki zaszczyt poznać prostego, wydawałoby się, ale jakże wspaniałego, jego księdza, który potrafił przyciągnąć rzesze ludzi. Jeśli Państwo bywali, a widzę parę osób starszych, może na warszawskim Żoliborzu, to tam była przez chwilę wolna Polska. Bo tam otoczeni kordonem z OMO byliśmy w ojczyźnie. Najpierw te msze były w środku kościoła, ale było tak dużo ludzi, że nie mieścili się i zostały przeniesione. Ołtarz był na balkonie kościoła. Czy to był luty, czy to styczeń, czy to upał, a ludzie wokół kościoła. Jak sięgnąć daleko, był lud, a potem dopiero ZOM. I tak jak jest powiedziane w Biblii, że są talenta nam dane i zadane, my te zadane staramy się odpracowywać, staramy się odgarniać te lekcje. I przyszedł taki czas widocznie w naszej ojczyźnie, że znów mamy zaproszenia, że znów chcą i parafianie, i księża zapraszać nas na takie koncerty. I stąd serdeczne podziękowanie dla księdza proboszcza i dla osób, które chciały nas tutaj zaprosić. Śpiewać będzie Krysia Krasowska, Darek Zawadzki graje, śpiewa, ja nazywam się Katarzyna Maniewska. Cokolwiek żyjesz w polskiej ziemi i smucisz się i czoło kryjesz, z rękoma w krzyż załamanymi biadasz, przybywaj tu, odżyjesz. W przestrzeń rzucimy wielkie słowa, tragiczną je ubierze maską. Ktokolwiek wiesz, co znaczy polska mowa, przybywaj tu, odżyjesz słowa łaską. Wyzwolim, doczekacie się dnia, przybywszy tu z zapowiedzią. Tragiczną będzie nasza gra, wyrzutem będzie i spowiedzią. Uderzymy w górne, wysokie tony, jak zwierzyc bijące dzwony. Przebywamy tu z zapowiedzią. Tragiczną będzie nasza gra, skarżeniem, chłostą i spowiedzią. Wyzwolim ten, doczeka się dnia, kto własną wolą wyzwolony. Święta miłości, kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadły smakują trucizny, dla ciebie więzy pęta niezerżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Wolności, której dobra nie docieka, gmin jarzma zwykły, nikczemny i podły, cechą przemoc, a kto ciebie godny, pokrój żył
się krwią przepojony najdroższy wyraz ojczyzna. Widziałem, jak na rynkach gromadzą się kupczykowie, licytujący się wzajem, kto ją najgłośniej wypowie. Widziałem, jak pośród ludzi ten się urządza najtaniej, jak poklask zdobywa i rentę, kto krzyczy, iż żyje dla niej. Widziałem rozliczne tłumy z pustą, jałową duszą, dźwiękami orkiestry świątecznej, resztki sumienia głuszą. Sztandary i proporczyki, przemowy i procesyje, oto treść majestatu, który w niewielu żyje, więc się nie dziwcie. Choć może ktoś milczkiem słuszność mi przyzna, że na mych wargach tak rzadko jawi się wyraz ojczyzny. W wielkim świecie zagubiona, chudym latom wiecznie wierna, z twarzą szarą, niespokojną, pod sklepami w tłum wciśnięta, kołysana pszenicami, posiekana wojenkami. Moja Polska, nasza święta. Polsko, Polsko naszych zdarzeń, Polsko smutków, klęsk, zawieni. Polsko, Polsko naszych marzeń, Polsko, Polsko mej nadziei. Niecierpliwa, gniewna, chmurna, wciąż daleka od przystani. Polsko biedna, ale dumna, Polsko, cóżeś ty za pani. Z dni sierpniowych podźwignięta, z kruchych skorup poskładana, wprawdzie słów odnaleziona, na pożytek przyszłym czasom, z twego gniewu odrodzona, by nie spytał syn twój kiedyś, a gdzieś ty był wtedy, tato. Polsko, Polsko naszych zdarzeń, Polsko smutków, klęsk, zawieni. Polsko, Polsko naszych marzeń, Polsko, Polsko mej nadziei. Niecierpliwa, gniewna, chmurna, wciąż daleka od przystani. Polsko biedna, ale dumna, Polsko, cóżeś ty za pani. Ziemia trudnej jedności, ziemia ludzi szukających własnych dróg, ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu, ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich, ziemia na koniec rozdarta poprzez ciąg prawie 6 pokoleń, rozdarta na mapach świata, a jakżeż w losach swych synów. Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków, jak żart. Gdy pradziad mój na Sybir szedł, powiedział sobie trudno, ja wolę iść już w piekło to, niż wdepnąć. I choć tam było bardzo źle, to mówił, ja wytrzymam, bo chciał do kraju wrócić, gdzie czekała nań rodzina. Gdy wrócił, miał 40 lat i całkiem siwą głowę, o tym, co przeszedł i jak żył, nie wspomniał nigdy słowem. Gdy dziadek mój na wojnę szedł, powiedział sobie trudno, ja wolę iść już w piekło to, niż wdepnąć. Nie powojował długo fakt, lecz
został dobrym wytrwalem. 6 lat wycinał tęgi las gdzieś w tajdze za Uralem. Gdy wrócił, miał 40 lat i całkiem siwą głowę. O tym, co przeszedł i jak żył, nie wspomniał nigdy słowem. Mój ojciec na wojenkę nie poszedł, był za mał, lecz całkiem siwą głowę ma i przeżył 2 zawały. Ja osiągnąłem w życiu 50 lat, nic więcej. Na głowie lekki siwy szron i trochę drżą mi ręce, lecz gdybym musiał wybrać, też powiem sobie trudno. I tak jak ojciec i jak dziad, nie wdepnę. Bolesny polski rok, odmierzany wśród tysięcy zaciśnięty gniewnie rąk. W polskim marcu chór krętaczy począł coś o Żydach kreść. Bezlitośnie przeinaczył naszych słów żarliwą treść. Styczeń kazał się wahać i do zgody podał dłoń, żeby potem byle pajac mógł ograbić wspólny dom. Czy miesięcy nam wystarczy? Czy jak było, będzie tak? Czy z honorem, czy na tarczy? Czy nadziei sensu brak? Gdy z czerwcowych dni cierpienia zdjął październik brzemię krwi, nikt przestrogi nie doceniał, choć już czas ku temu był. Więc na murach ślad po kuli musiał starczyć zamiast słów. Gdy ofiary zebrał z ulic, ugłaskany słowem tłum, zaleczyli żywi rany, przebaczyli z biegiem dni, aż po grudzień, gdy znów bramy otwarł synem gniewny krzyk. Z nieokrzepłych ludzkich cierpień, kiedy miarę przebrał czas, spłynął gniewem polski sierpień, który z kolan podniósł nas. Czy miesięcy nam wystarczy? Czy jak było, będzie tak? Czy z honorem, czy na tarczy? Czy nadziei